to już pod Ajury, czyli wybrzeże Kości Słoniowej. Jestem w ładnej dzielnicy na przedmieściach, a w zasadzie poza centrum miasta. Uliczki tutaj są zamykane. Do uliczki się wjeżdża i pilnuje jej strażnik. To z przodu jest jeden z ewangelickich kościołów. Côte d'Ivoire, czyli to po francusku, a po polsku wybrzeże Kości Słoniowej. Jestem w 4-milionowej stolicy Abidżanie. Stolica wyróżnia się na tle innych takimi wysokimi budynkami. Patrzę w tej chwili na okazałą, nowoczesną katedrę świętego Pawła. Z pomnika katedrze przegląda się również Jan Paweł II. Był tutaj w maju 1980 roku. Abidżan ma bardzo skomplikowaną linię brzegową. A mianowicie to duże miasto leży nad wcinającą się daleko w ląd zatoką, rodzajem laguny. Jest tam trochę ptactwa, ale przede wszystkim smród. Ten widoczny z wszystkich stron Abidżanu krzyż katedry świętego Pawła to właśnie to miejsce. Wchodzi się tutaj po bardzo stromych i wielu schodkach betonowych, ale można wejść na ramiona krzyża. Właśnie jestem na, patrząc z przodu, lewym ramieniu. A na dole Abidżan, centrum Abidżanu, dzielnica La Plateau. Ten zielony dach to budynek rządowy, z lewej strony z tyłu stadion. Jedyna w tym rejonie stolica posiada w centrum wysokościowce. Te wysokościowce są budynkami rządowymi. Jak jechałem pół godziny temu, przed godziną 9 rano, jechałem prawie cały czas w korku. Drogi są równe. Sporo tras szybkich. Tak jak tutaj. Ale jak widzisz, także są pełne. Zespół małych restauracyjek w samym centrum miasta. Wybrzeże Kości Słoniowej jest krajem chrześcijańskim, jednak drugim wyznaniem jest islam. Jak wcześniej pokazałem, w najbardziej reprezentacyjnych miejscach są świątynie. Tutaj meczet piątkowy, czyli najważniejszy. Piątkowy, dlatego że w islamie piątek jest dniem świętym, odpowiednikiem na tej niedzieli. Jednym z bardziej rozpoznawalnych budynków jest piramida. Posiada tylko 15 pięter. Nie wiem dlaczego jest tak znana, w każdym razie jest na wszystkich mapach. A centrum wygląda mniej więcej tak.
tej miłej dziewczyny kupiłem moje stroje karnawałowe. Bazar jest ogromny i bardzo zróżnicowany. Są tutaj praktycznie wszystkie towary. Te kartofelki się w taki sposób piecze. A ta miła dziewczyna pozwoliła mi na fotografowanie. Wędzone ryby, a wyglądają tak, jakby połykały własne ogony. Tutaj jest to samo, tyle że to są małe krewetki, a tam te małże wyglądają jak przerośnięte winniczki, niektóre mają gdzieś tak 20 cm. Jeżeli nie wiesz co to jest, to są gotowane nóżki. No, takiego dość dużego zwierzęcia, pewnie małe bydlęcie. I tak to wygląda. Prosto do jedzenia. Tutaj widzisz aktualne tendencje w modzie. Takie kolory noszą kobiety.